geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W tym tygodniu odbędzie się podróż po Europie specjalnego wysłannika Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to Li Hui, były chiński ambasador w Kazachstanie i w Federacji Rosyjskiej. Pełnił funkcję ambasadora w Kazachstanie w latach 1997-2000, natomiast w Rosji był ambasadorem bardzo długo w latach 2009-2019. Co ciekawe, jest to najwyższy rangą chiński urzędnik, który odwiedzi Ukrainę od czasu nowej rosyjskiej inwazji na ten kraj, czyli od 24 lutego 2019. 2022 roku. Chiński dyplomata ma również złożyć wizytę w Federacji Rosyjskiej, Francji, w Niemczech oraz w Polsce. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin powiedział, że ta wizyta ma być świadectwem wysiłków Chin na rzecz promowania rozmów pokojowych i ta ma pokazywać takie zdecydowane zaangażowanie Chin yy, na rzecz, na rzecz pokoju, takie działania chińskie na rzecz, na rzecz pokoju. Chiński MSZ nie podał szczegółowego harmonogramu podróży, natomiast wiadomo, że, że Li Hui odwiedzi pięć państw, no ale też tutaj nikt nie liczy na jakiś przełom, jeśli chodzi o podejście Chin do, do wojny, też trzeba Zrozumieć, że Chińczycy od 24 lutego bieżącego roku 2023 zintensyfikowali te działania na rzecz pokoju na Ukrainie, przedstawili ten 12-punktowy. Program pokojowy, natomiast na pewno na to większe zaangażowanie Chin w rozwiązanie konfliktu, konfliktu na wschodzie naciskał cały tak zwany, prawie cały tak zwany kolektywny, kolektywny zachód. Do bezpośrednich rozmów między prezydentem Ukrainy Władimirem Załęskim a przewodniczącym Xi Jinpingiem w kwietniu bieżącego roku zachęcał prezydent Francji Emmanuel Macron, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von, von der Leyen. I też pod koniec kwietnia między oboma liderami doszło do rozmowy telefonicznej, która została opisana przez Załęskiego jako długa i treściwa, natomiast no, konkretów oczywiście tutaj żadnych, żadnych nie było. Europa. Zresztą podchodzi obecnie dosyć sceptycznie do prób chińskiej mediacji, mimo tego zachęcania do, do rozmów, do włączania się Chin. No to widać, że ta kwietniowa wizyta prezydenta Francji i przewodniczącej Komisji Europejskiej w Chinach, w Pekinie. Nie zaowocowała żadnymi twardymi deklaracjami w sprawie wojny, wojny na Ukrainie. Zresztą poświęciłem temu osobny odcinek podcastu geopolitycznego. We francuskich mediach nawet pojawiały się głosy, że ta inicjatywa Macrona, ta podróż do Chin była raczej traktowana nawet w kategoriach, w kategoriach porażki. Natomiast jeżeli chodzi o ten, te konkrety, to tym najbardziej konkretnym postulatem Chin jest wspomniany już przeze mnie, przedstawiony w pierwszą rocznicę, Nowej rosyjskiej ofensywy, 12-punktowy plan pokojowy, w którym co ciekawe, nie znalazł się wymóg wycofania z Ukrainy rosyjskich wojsk. To bardzo często w Unii Europejskiej na forach dyplomatycznych jest podnoszone jako ten element, który, z punktu widzenia agendy, którą dzisiaj można powiedzieć suflują Stany Zjednoczone, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Natomiast państwo środka naciska bardzo mocno na wznowienie rozmów. Pokojowych, mówiąc o poszanowaniu suwerenności wszystkich, wszystkich krajów i zdecydowanie opowiadając się przeciwko groźbom nuklearnym. Natomiast jeżeli chodzi o stronę amerykańską, to chociażby no, tak jak powiedziałem, brak postulatu wycofania z Ukrainy rosyjskich wojsk nie jest akceptowany przez Waszyngton, sam Joe Biden powiedział, że nie widział w planie niczego, co wskazywałoby na korzyści dla kogokolwiek innego poza Rosją. To Zresztą bardzo charakterystyczne dla narracji amerykańskiej obecnie. No i amerykański prezydent też, co istotne, dodał, że pomysł, że Chiny będą negocjować wynik, jak to określił, to jest cytat, całkowicie niesprawiedliwej dla Ukrainy wojny, jest po prostu. Nieracjonalne. Koniec, koniec cytatu. Te działania chińskiej dyplomacji, których emanacją jest m.in. Wizyta, wizyta Li w Europie, no myślę, że trzeba rozpatrywać znacznie szerzej w kontekście globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. Jednej ze sztandarowych takich dyplomatycznych inicjatyw przewodniczącego Xi Jinpinga, które mają, która ma w ogóle w założeniu otwierać nową drogę w relacjach międzynarodowych, w założeniu chińskim ma promować dialog, a nie konfrontację, partnerstwo, a nie sojusz i osiąganie obustronnych korzyści w myśl zasady win-win. 21 lutego Chiny oficjalnie opublikowały dokument koncepcyjny inicjatywy globalnego bezpieczeństwa, który tam wyjaśnia podstawowe koncepcje i główne zasady. Zawiera on 20 głównych kierunków współpracy oraz, 6, oraz 5 platform i takich mechanizmów współpracy, co ma być takim czynnikiem no, dynamizującym, jeśli chodzi o wdrażanie tej tej inicjatywy. Inicjatywa w ogóle jest za, za, globalna inicjatywa bezpieczeństwa jest zakorzeniona w tradycyjnej chińskiej kulturze, która gloryfikuje harmonię. No, z punktu widzenia takiego historycznego Chiny nigdy nie podbijały, nie najeżdżały innych krajów, nie tworzyły. Kolonii, w związku z tym opierając się na takiej wizji, na wizji globalnej harmonii, Chińczycy chcą, chcą właśnie także opierać, opierać się i dawać przykład swojego wzrostu gospodarczego i, i aby to był pewien, można powiedzieć, taki drogowskaz dla innych innych państw. Jeżeli chodzi o te główne filary, no to przede wszystkim chodzi o utrzymywanie Opartej na współpracy i zrównoważonej koncepcji bezpieczeństwa, poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej innych państw, przestrzeganie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, czy też respektowanie uzasadnionych obaw związanych z bezpieczeństwem wszystkich, wszystkich państw to też jest bardzo ciekawe i na chwilę do tego, do tego wrócę. No i wreszcie dwie ostatnie, dwie ostatnie, dwa ostatnie filary rozwiązywanie konfliktów i sporów między państwami poprzez dialog i konsultacje, oraz utrzymywanie bezpieczeństwa tradycyjnych i nietradycyjnych obszarów, jak to określono. W, tutaj niewątpliwie ten punkt mówiący o tym, ten filar mówiący o respektowaniu uzasadnionych obaw związanych z bezpieczeństwem wszystkich krajów. Jest, można to odnieść do zasady realizmu politycznego i do kwestii uzasadnionych obaw o naruszenie równowagi między, między mocarstwami. To, to, niewątpliwie, to niewątpliwie rzuca zupełnie inne spojrzenie na konflikt na Ukrainie, nie, nie jednostronnie. W tym dokumencie koncepcyjnym zaproponowano także 20 najważniejszych kierunków współpracy, które mają być odpowiedzią na te naj, najbardziej naglące. Problemy współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. No i też oczywiście Chiny, szeroko, że tak powiem, starają się spojrzeć na kwestie bezpieczeństwa w skali całego świata. I niewątpliwie ta wizyta, ta wizyta jest tego, można powiedzieć, taką promocją, promocją globalnej inicjatywy bezpieczeństwa, i w tym kontekście należy ją moim zdaniem także rozpatrywać. Dziękuję Państwu za uwagę.